Cześć wszystkim, w tym tutorialu do Sony Vegasa pokażę wam, jak zrobić w nim fajne intro. Odpalamy Vegasa. Nie. Teraz fajnie. Dajemy tutaj wideotracka. Wpisujemy tekst, dajemy tekst. Wpisujemy tutaj na przykład test. Duże rokowane test. I wybieramy wielkość 36 i czcionkę Crysis, z internetu ją można pobrać, nie wiem, jest problemu. Dajemy efekty, DAW outline i dajemy taki fajny niebieski. Tutaj R, czyli czerwony z angielskiego 0, green, zielony z angielskiego 0, blue 255 i A też 255. I zamykamy. Rozciągamy to do 15 sekund. I dajemy nowego wideotracka. Tutaj znowu dajemy tekst. I teraz piszemy znowu tekst, tylko że z małych liter. Wielkość taka sama. Czcionka Crysis. Dobra, teraz wchodzimy znowu w efekty, dajemy te same efekty, round outline, niebieski, 0, 2, 5. I zamykamy. Rozciągamy to. I teraz trzeba dodać taki jakiś fajny efekt. Ja dodam Starbursta. Wchodzimy w Video Fix, dodajemy właśnie efekt Starburst, dodajemy efekt Bright Center. Do pierwszego, tu na 0, żeby się tak nie świeciło, tylko wyglądało normalnie, i tutaj też na 0. Tym suwaczkiem przechodzimy tutaj na koniec i przeciągamy na maksa i zamykamy. Tak samo robimy z drugim, no tutaj trzeba wrócić. Dodajemy, znowu 0. 0, 0, przesuwamy do końca, 0, max, zamykamy. Nie wyszło nam coś takiego. Oczywiście lagi i nie jest to zbyt porażające. Też trzeba zrobić tekst 3D, czyli dodajemy tym znaczkiem, dajemy tutaj 3D i tutaj też dajemy 3D. No i następnym krokiem jest taki, że wchodzimy tutaj w track motion. I teraz możemy się tutaj pobawić, skąd tekst ma przylecieć, dokąd dolecieć, czy ma się kręcić, czy ma latać, czy ma w ogóle zgupieć, po całym ekranie jak gupi latać. Dodajemy do góry to, możemy mój przylecieć góry test. Trzeba uważać. O! No i dobra. Ja to zrobię tak przykładowo, więc po prostu, jak tu mam początek, trzeba uważać i przesunąć ten suwaczek, patrząc tutaj, gdzie idzie kreska do końca. O! I teraz wystarczy przesunąć tutaj w dół po skosie. Trzeba też uważać trochę. O! I teraz przekręcić tekst. O tak. No i można zamknąć. I wracamy i tak samo robimy z drugim. Znowu w track motion wchodzimy. Tylko że ten test przyleci mi tu do dołu. Poleci w prawy górny róg. Dobra. Albo po prostu przekręcamy znowu, tak do 15 sekund. Przenosimy go tu do góry. I przekręcamy w tę stronę. No i wyszło nam coś takiego. Lagi, ale to wina Vegasa nie radzi sobie z tym, u was to będzie podobnie wyglądać. No i dobra, teksty nam przyleciały. No to teraz trzeba dodać jakąś muzyczkę. Dodajemy audio tracka i dodajemy jakąś muzyczkę. Cokolwiek, nie wiem. Dajmy sobie właśnie tu Cocaine, Erika Claptona. Wchodzimy tutaj, zwracamy tu dotąd i proszę, gotowe. Może mało, nie wiem, nic nie słychać. No i dobra, teraz żeby nam się intro nie działo, po prostu zaznaczamy je na klawiaturze, klikamy Shift i B. Tutaj nam sobie to skanuje. No i kiedy już zeskanuje, obraz będzie najbardziej płynny jaki może być. Ale na przykład jeżeli skanuje nam tylko tyle, Wtedy wchodzimy w opcje, preferencje, zakładkę wideo, dajemy tutaj na maksa ramu ile się tylko da. Ja mogę najwięcej 1024, absolutnie 1200. 1200. Skakuję, o! Nie wyskoczyło. Nie, wyskoczyło. Wyskakuje, że mam za mało ramu. Klikamy zastosuj, ok. No i wtedy powinno nam zastosować tyle, ile będzie mógł. No, przeskanowano. Mam nadzieję, że intro wam, ten poradnik jakoś wam pomógł. Teraz trzeba tylko zapisać file render s. Wybieramy tutaj kostum, audio, tutaj ustawione wideo. No, można tak gdzieś. Trzeba. Okej. No i nam się to zapisuje. No i zaraz będziemy mogli obejrzeć efekty naszej pracy. No jak widać, intro się kończy renderować. Zaraz będę mógł je normalnie pokazać, jak wygląda. 3, 2... Mało się. Minimalizować. Tak, włączę głośniki, żeby było słychać muzyczkę. Włączę i to. No, prawda, że the best. Dzięki za obejrzenie. Poradnik, mam nadzieję, że wam się podobał. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Marka.